drodzy, w kolejnym odcinku spotkania z Kateriną powiemy Wam dzisiaj o miejscu w Italii, które się nazywa Campania. Słuchajcie, ja Campanię głównie pamiętam z ładnych plaż i z Neapolu. A na pewno o tej Campanii więcej i fajnie Wam rozwinie temat moja koleżanka, słynna Kateryna Salomoni. Dziękuję, Luniu, kochany, ale na pewno też pamiętasz znakomite jedzenie, bo w Campanii też można się tak najeść, kochani. Mangiare. Wygodne wino skosztować. Aczkolwiek tak jak Olo powiedział, Campania to nie tylko Neapol. I tak naprawdę uważam, że jedno z najpiękniejszych wybrzeży Italii to na pewno może być Costiera Amalfitana. Costiera Amalfitana, czyli jak już sama nazwa wskazuje, mamy Amalfi, mamy też inne miejscowości, bardzo ważne i bardzo malownicze, na przykład jak Positano, Sorrento, Maggiore, Minori. Z tej właśnie części Italii pochodzi mozzarella. O. Jeszcze lepiej mozzarella di bufala, to jest jeszcze lepsza, prawda, Olumnu? Pamiętam takie małe mryczarnie, żeśmy się zatrzymywali przy drodze, takie lokalne, takie wiejskie nawet. Możecie, pamiętajcie, zawsze możecie zbaczać na chwilę z tej drogi głównej, spróbować się pogubić i właśnie trafić do takiej, nie wiem, trattoria, gdzie jeszcze tam nonna Giuseppina swoimi własnymi rączkami Wam coś fantastycznego przyrządzi. Skosztować takie smaki, których nigdzie indziej nie znajdziecie. A na pewno w niekomercyjnych restauracjach, które są, wiesz, już obreklamowane, pełno ludzi, ale sami zagraniczni. Więc jemy tam, gdzie jedzą Włosi. Tam, gdzie jest chludnie, tam, gdzie może jest odrobinę brudniej, ale gdzie żarcie jest takie, że Così si fa in Italia. To jest niesamowite, wspominam te nasze kolacje, ale powiedz mi tak, dlaczego Włosi jedzą tak późno? Nam się lekarze starają zawsze powiedzieć, żebyśmy jedli do 19:20, a my zaczynaliśmy 21:22. Ja pamiętam, że byłem tak na żarty zawsze. Z nami taki... I to głodny. Z nami jeszcze jeździł taki Lin, nasz przyjaciel Karberyczyk, słuchajcie. To po prostu no, stawiał nam tego żarcia tyle, a żeśmy mało pamiętali. A pamiętasz, że jak właśnie szukaliśmy hotelu w Neapolu, bo nie mogliśmy, zgubiliśmy się, nie mogliśmy znaleźć hotelu, to wylądowaliśmy na kolację o 11 w nocy, 23 wylądowaliśmy do restauracji, restauracja zamykała, my w rozpaczy powiedzieliśmy, że musimy coś zjeść, najlepszy chleb mojego życia, chleb z ciasta pizzy, tak, nadal pamiętam. To był mi piękny koszmar, pamiętam, że słuchajcie, no gastronomik orgazm, ale ja nie miałam zasnąć tego przeżarcia, słuchajcie. Pierwsza, druga w nocy wracaliśmy, oczywiście wino trawienie, ale słuchajcie, no nie dało się zasnąć tego obżarstwa. Ale to było pyszne, co? Powtórzymy to. Powtórzymy i pokażemy Wam trochę tych smaków. Koniecznie, wyspy, ponieważ Ischia, ja uwielbiam Procida. Procida jest malutka, kolorowa, śliczne, niskie domki. No i wyborne restauracje tam też, no ale, no, ale co tu będziemy się powtarzać z tymi restauracjami? Ischia, Capri, Procida, Costiera Amalfitana i to jest fantastyczne. Wspomnienia, zdjęcia, widoki. Ja o jedzeniu włoskim mogę długo rozmawiać. Na pewno, słuchajcie, musicie poglądać odcinek z Kateriną, między innymi ugotowanie. Wrzućcie sobie w Google Katerina Salomoni ugotowanie. Ja nie wiem, czy ci się opłaca, bo tak. Nie, wiecie co, może odpuśćcie sobie, może od razu zamawiajcie od razu wakacje, nie gubcie się w jakieś takie rzeczy dziwne, bo tu nie ma co. Ale pamiętam ten odcinek i super to wszystkie swoje historie związane z jedzeniem, także ja obiecuję, że będziemy wracać do jedzenia. Kateryna myśli, że nas to Polaków męczy, ale uważam, że my do Włoch jeździmy głównie właśnie dla jedzenia, widoków, jedzenia, kultury. Dlatego otwarcia. Otwarci. Włosi są bardzo prorodzinni, niezmiernie prorodzinni, bym powiedziała. Zauważyłeś na pewno w restauracjach, no to mamy czteropokoleniowe stoły, prawda? Bo jest babcia, no i potem wiadomo, że tam dzieci, no i jeszcze wnuczęta i dalej, w dół. I dzieci nie przeszkadzają. I w restauracjach tego kryzysu tak zwanego włoskiego nie zobaczycie. Kateryna mi ostatnio żartowała, rozmawialiśmy o kryzysie w ogóle na świecie, czy włoskim, czy polskim. Powiedziała mi fajną rzecz. Olo, włoski kryzys polega na tym, że Włoszka nie idzie do fryzjera dwa razy w tygodniu, tylko raz w tygodniu i że zamiast Fiata kupuje sobie Skodę. Ale do restauracji zawsze.
tak, kochani. Słuchajcie, więc pamiętajcie, Campania jest też fajnym miejscem, przede wszystkim wyspy koło Campanii, piękne plaże. Musicie zobaczyć oczywiście na Pol Wezuwiusza, tak? Tego, tak, co pamiętam. Oczywiście. Zabytki. Łatwo się wchodzi nawet na Wezuwiusz, także nie jest to wyczerpująca wycieczka. Samolotem lecimy, pamiętam, do Napolu. Bardzo blisko jest lotnisko, także bardzo łatwo, tak, osiągalne. Więc zapraszamy na kolejny odcinek Mixtrawę. Subskrybujcie mój kanał, polecam Wam Katarzynę, jej Facebooka, podam Wam linka i zobaczcie odcinek Ugotowani. Nie. Do zobaczenia, pa pa, arrivederci.